Zaraz wam wszystko pokażę. Zaraz wam wszystko opowiem, co się stało. Tylko tak, niech no zrobię sobie tutaj porządek. Wrzucamy tą pikę, wrzucamy tą. Generalnie no... Stało się coś niedobrego, coś niezwykle niedobrego. I już wam o tym mówię. Jak widzicie, nie ma naszego T-Rexa. Został zabity. T-Rex został zabity. Zostały zabite obydwa koty. Obydwa raptory. Biały kiew został zabity. I generalnie masakra. Tu jeszcze była rozwalony trochę, był rozwalony trochę płot. Tribe, jeden z większych tribów, w sumie nie wiem czy nie największy na serwerze, postanowił zrezygnować już z gry na tym serwerze i postanowili po prostu sobie rozwalić kilka baz na do widzenia. No i niestety moja stała na drodze i właśnie przez to zginął nasz T-Rex i inne nasze ten, ale walczyli dzielnie, bo też zabili mu T-Rexa, też zabili mu wilka dosyć wysokiego. Aczkolwiek oni oczywiście zostali od razu zbanowani. Zostali zbanowani i nie wiem czy właśnie dzięki temu mogłem przejąć ich dinozaury, bo przejąłem tutaj jednego wilka prawie na 500 levelu. Przejąłem drugiego wilka na 460 levelu. No i goryla, który jest brzydki jak skurwysyn, na 370 levelu. Oczywiście mam tutaj w klatce ciało pacjenta, który to zrobił. Oczywiście jak już jest zbanowany, to on się nie zaloguje, ale po prostu będzie tutaj leżeć jako moje trofeum. Później gdzieś go sobie przeniesiemy. Znaczy trofeum, no. Będzie to po prostu tutaj leżeć jako mój jeniec. A więc tak, ja poza odcinkiem pobawiłem się, dokończyłem tutaj naszą budowę, naszych bram. Także wygląda to mniej więcej następująco, moi drodzy. Mamy tutaj dokończoną bramę, końcóweczkę tutaj dorobiłem ścianami. Myślę, że jeszcze może pociągnę jedną ścianę tutaj w tą stronę, aby to jakoś w miarę wyglądało. Zobaczymy, zobaczymy jeszcze. A więc tak, co ja chciałem w dzisiejszym odcinku zrobić, moi drodzy. Zaraz wam wszystko opowiem, tylko sobie oczyszczę te dwa sloty, bo nie lubię jak mi coś tutaj jest. A więc tak, moi drodzy. T-Rexa to ja kurwa nie przeboleję, nie? Przecież to była miazga, to był anihilator, on zabijał wszystko. Ale dobra, mniejsza w tym. W dzisiejszym odcinku będziemy oswajać. Będziemy oswajać coś, co chcieliście, na co czekaliście. I do tego będą mi potrzebne grappling hooki. Ciekawe, czy ktoś z was już wie, o co chodzi. Trzy mi wystarczą. Nie, bo więcej potrzeba. Potrzeba. Weźmiemy 13. I fiber mi był chyba potrzebny. Tak jest. Pach, pach. Nie to. Amunicja. Dobra. Trzy nam powinny wystarczyć. Zakładamy je do naszej kuszy. I tak, potrzebne będzie nam dosyć sporo narkotyków. Weźmiemy sobie 300-400, bo chciałbym w sumie oswoić dwa dinozaury dzisiaj. Jednego właśnie mam nadzieję, że znajdziemy w okolicy, bo już sprawdzałem, gdzie jest ten dinozaur, którego potrzebuję. I wiem, że moi drodzy, wiem, że tam na tym rejonie będzie też dinozaur, którego będę chciał później oswoić. Korzystamy Medjoberry z naszej tutaj ofiary. Nie mam więcej, trochę lipa. Trochę lipa, nie mam więcej Medjoberry. No ale to nic, to sobie już pozbieram na miejscu. Jeżeli będę potrzebował, w sumie nie będę miał co tam robić, także weźmiemy. Aha. Na wszelki wypadek potrzebuję wziąć, bo nie wiem gdzie to się zakończy, potrzebuję wziąć futerko, aby tam nie zginąć.
A więc robimy w ten sposób, że futerko wrzucamy do naszej Argentive. Bierzemy naszą Argentive, czekajcie, czy ja mam, albo nie, nie będziemy teraz tego sprawdzać. I lecimy. Generalnie z gościa też wyciągnąłem fajnych parę itemów, w jego dinozaurach były te w sumie itemy. Czerwona zbroja była, która jedna chyba klata albo spodnie, już nie pamiętam. Mają około 1000 armora. Także ja na tą chwilę mam 877, tam jeden element ma 1000, także jest kozacko mocny. Także to jest jakiś plus tego wszystkiego, ale generalnie tak czy siak chyba wolałbym mieć z powrotem naszego T-Rexa, naszą Godzillę. A więc tak, lecimy dalej. Lecimy, lecimy i mam nadzieję, że znajdziemy tego, kogo szukam. Jest w okolicach wulkanu. Potrzebna będzie Argentiva, bo potrzebny będzie Prime do oswojenia, szybszego oswojenia. W sumie mogłem wziąć jakieś surowce. O tym nie pomyślałem. To może być błąd. Ale to już myślę, że na miejscu sobie skraftuję po prostu. I tyle, nie będziemy kombinować więcej. A więc tak. Ostatnio widziałem go gdzieś w tym rejonie. Jeszcze kawałek drogi mamy. Przypuszczam, że już się przemieścił. Przemieściła, bo to była ona. Moi drodzy. Ciężko będzie nam znaleźć teraz tego takiego Rexa, żeby zastąpić nam tamtą Godzillę. Tym bardziej, że tamta już zbliżała się do 1000 damage'a. Okrutnie, co ta Godzilla robiła, nie? Masakra. Masakra, naprawdę. To jestem w stanie te tamte wszystkie dinozaury poświęcić, ale kurwa, czemu ta Godzilla, nie? Przecież to... Nie. Ten dinozaur był cudny, no ale nic, trudno. Straciliśmy to... Trzeba to jakoś przeboleć. Kurczę, 8 minut odcinka już, a ja jeszcze nawet nie zbliżyłem się do tego dinozaura. Niedobrze. A będzie się oswajać jeszcze około 40, także... Dobra, niech ten skorpion sobie tutaj... Który ty masz level? Nie widzę. Ale już ginie. Oj, wybaczcie, ostatnio coś kicham strasznie dużo. Dobra, zobaczmy co mamy w zrzucie. Możemy wziąć blueprinta. A nawet granacik mamy, możemy wziąć wszystko. Lecimy dalej. Już raptor się zbliża. A więc tak, lecimy, lecimy, gdzieś tutaj powinien być, powinna być, jest, moi drodzy. Ale spadek FPS-ów jest okrutny. 32 level, Quetzal, samica. A więc tak, jeszcze tylko zerkniemy tutaj, za chwilę się nią zaopiekujemy. Nie jest na terenie zimowym, także to jest plus. O kurwa, jest tutaj Alpha Rex. Alpha Rex. W końcu mógłbym przetestować Godzillę, ale niestety ona nie żyje. Wow. 8 level, no myślę, że bez problemu bym sobie poradził. Ale widziałem coś tutaj jeszcze innego. Widziałem wcześniej tutaj inną alfę. Myślałem, że znajdę tamtą. A tu nam się Alfa Rexik pojawił. Super po prostu. Jest tam. Który level? 32. Jest szansa, że dałbym radę Argentivom. Myślę, że dosyć duża szansa. Aczkolwiek mogłoby być ciężko, bo... Argentiva też moja nie ma zbyt dużo HP, nie ma niecałe 3000 ma, także to jest trochę lipa. A więc tak, gdzie jest Quetzal? Zaczniemy się zaraz zabawiać z tym Quetzalem. Quetzalką. A więc tak, aby to zrobić, robimy taki mały trik, moi drodzy. Tylko żebyśmy tutaj w ten sposób... tak, ty musisz mnie followować przede wszystkim. Albo w sumie nie followować? Chyba nie musisz followować. A więc tak. Montujemy się do naszej Argentivy.
Popuszczamy sobie trochę linę. Patrzymy się na Quetzala i gwiżemy, żeby atakowała. Okej. I w ten oto sposób zjebałem, bo nie mam trękarów, skurwa. O Boże! O Boże, moi drodzy! Dobra, ja zaraz do was wrócę. No dobra, jesteśmy z powrotem. Lecimy już argentiwą w stronę Quetzala, Quetzalowej. I teraz tak, trzeba jej przypieprzyć. Trzeba jej przypieprzyć. Wybaczcie za tą pomyłkę, ale trafiłem, nice. Za tą pomyłkę, ale jestem zmęczony naprawdę dzisiaj po robocie. Ciężki dzień był. Jeszcze na dodatek ta dobitka, że Rex zginął, to już w ogóle masakra. Także wybaczcie za pomyłeczkę, ale zdarza się czasami. Dobra. W ten oto sposób właśnie na solo możemy oswoić sobie Quetzala, przynajmniej mam nadzieję, że nam się to uda. Wziąłem Argentivę, ponieważ ona pomoże mi zdobyć Prime, a Pteranodonem miałbym problem, tym bardziej, że mam słabego Pteranodona i zresztą mógłby być za silny. Nie wiem, czego trafiłem, w pysk czy w skrzydło, bo akurat tak opadło, znaczy ją. Oczywiście ja sobie zbindowałem pod przyciskiem Attack this target, dlatego łatwiej mi jest to wykonywać, nie muszę otwierać cały czas tej okna comment, znaczy no tego menu comment, także to ułatwia temat. Nie trafiłem tym razem. No i w ten oto sposób będzie wyglądać to, moi drodzy. 40 minut oswajania na ten level, mniej więcej 40 minut plus minus tam 2-3 minuty na prime oczywiście. Okej, trafiłem, ale nie zwrócił uwagi nawet. Dobra, teraz wrócił. Zwróciła, bo to ona. Quetzalowa, pani Quetzalowa to będzie. Nie no, jakąś nazwę musicie wymyśleć. W ogóle dla tych dwóch nowych wilków możecie coś wymyśleć, dla goryla możecie coś wymyśleć. W sumie ten jeden jest taki dosyć jasny, także możemy go nazwać z powrotem Biały Kieł, ale ten drugi jest taki szarawy mocno. Także wymyślcie nazwę dla niego. Kurde, aż wystrzeliłem za daleko. Coś tu się... O, dobra, dostał. Dostała. Cały czas mówię, że to on. No, kojarzy mi się to bardziej z samcem, ta nazwa przynajmniej. Także, moi drodzy, lipa, bo straciliśmy T-Rexa. Ja tego nie mogę cały czas przeboleć. Prosto w papę. Albo w brodę. Nie ten przycisk, naciskałem przycisk do gadania, bo mam na myszce zbindowane obydwa. Do atakowania i do gadania. Nie pamiętam w sumie, ile strzał było potrzebne, ale myślę, że niewiele. Miałem 99. Też co prawda, że nie wszystkimi trafiłem. Wolałbym, żeby Argentiva jednak nie trafiła Quetzala, bo to na pewno dosyć dużo HP mu zabierze i efektywność spadnie nasz. A wiadomo, Quetzal, im wyższy level, tym więcej kapa, a o to głównie nam chodzi, moi drodzy. No i o to, że może łapać mamuty. Także jak złapiemy Quetzala, następny w kolejce będzie mamut. Zdecydowanie. Już byliśmy dosyć blisko. No, atakuj. Nice. Mam nadzieję, że zaraz upadnie ten Quetzal. Nie będziemy mogli go
tutaj obudować. Będziemy musieli go obudować, bo boję się, że coś go tutaj zeźre. No i prawie. Stój, 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 bo prawie byś go zaatakowała. Dobra, ja muszę wyłączyć ten czat, bo oni tutaj będą teraz gadać. Więc lecimy dalej. Powinien już upaść niedługo, ile wpadło strzał. Wystrzeliłem 15, ale nie wszystkie mogły wpaść. Powiedzmy, że 12 wpadło, nie liczyłem, ile chybiłem. Dobra, dostał po raz kolejny. Udało się go w locie jeszcze trafić raz. A więc tak, dosyć daleko ucieka. Czyżby miał już dosyć sporo torpora? Nie, wydaje się, że nie. Teraz nie trafiłem. Teraz też nie. Ciężko w locie trafić, tym bardziej, że jest zbugowana ta linka jeszcze strasznie. Nie wiem, czy ją trafiłem teraz, chyba za nisko trochę przeleciała strzała. Dostał w czapę, czy mi się wydawało? Dobra, teraz dostał. Przelatuje obok mnie. To go zdzielimy drugi raz. Oj, coś strasznie zwolnił. Oj, strasznie zwolnił. To jest torpor. Torpor mu już spada, ale nie chcę go tutaj teraz zdzielić, bo jest nad wodą. Tam, tym bardziej, tam są jakieś te raptory. Kurczę, nie ląduj mi w wodzie. Nie ląduj mi w wodzie, mogłem go jednak uderzyć. No nie, no lecisz do wody, cwaniaku. Nie rób tego. Dobra, dobra, skręca. Nie usnął jeszcze, ale odlatuje dalej. Może go gdzieś tam nad wodą trafimy. Znaczy nie, nad wodą, Boże. No. Leci Margentiva, dobra, jest lag okrutny. Teraz jest nad wodą cwaniak. Myślę o tym cały czas, żeby go nad wodą nie trafić. Tutaj jeszcze może mi upaść nad wodą, ale poczekam, aż chwilę przeleci. Chyba go nie trafiłem. Dobra, raczej go w ten sposób nie trafię. Za daleko trochę. Dostał czy nie dostał? What the fuck? Buguje się tutaj coś strasznie. Teraz dostał. No leć, leć. Ajej, ale ten odcinek będzie długo trwał, moi drodzy. Jeszcze nie włączyłem czasu, także nie mam pojęcia. Wow, wow, wow. Za blisko pod... No miałeś go nie atakować. Przecież gwizdałem. Dostał jeszcze strzałom, dobra. Jednak o opóźniony zapłon ma. Zapóźniony zapłon, chciałem powiedzieć tak. Opóźniony zapłon ma Argentiva strasznie. Przynajmniej na lince jak jest, nie wiem o co chodzi. Albo to serwer laguje, no ale gwizdałem. Zresztą słyszeliście. Już myślałem, że on upada, a on jednak nie upada. Cwaniaczek jeden.
Okej, teraz nie dostał, bo skręcił cwaniak. Wow, ale się na tej lince do dupy strzela, nie? No zobaczcie, nie? Dobra, dostał teraz. Dostał w czapę. Nie wierzę. Dobra, lecimy za nim. Już powinien dawno leżeć. Nie wiem, co jest grane, ale już powinien dawno leżeć. Po tej ilości strzał to dziwię się, że w ogóle on jeszcze żyje. Znaczy nie, no kecale w sumie mają dużo HP. Ale już dawno powinien spać. Wow, muza się załączyła chyba pierwszy raz. Odkąd go ładuję tutaj. Ale masakra, ile strzałów on potrzebuje. Zaraz zobaczę na telefonie, bo przecież to jest jakaś tragedia. Ja nie mam szczęścia coś do tego. Wisz. Uff. Nie mam szczęścia coś do tych kecali. No leć za nim, Argentiva. Zobaczmy, może jestem w stanie na szybko sprawdzić tutaj. Chociaż na telefonie ta strona, na której ja sprawdzam, okrutnie chodzi. No i przypuszczam, że nie sprawdzę. Dobra, dostał w Cooper znowu. Powinieneś już spać, gościu, nie? To znaczy laska. Ja nie mam szczęścia coś do tych kecali, nie wiem co tu jest grane, nie? Ale on powinien spać już dawno. Nie wiem, czy może zrypałem tym, że czekałem, aż on tam opadnie. Może przez to, ale przecież nie urosłoby mu tyle torpora w tym czasie. Tym bardziej on jest tutaj tak zbagowany, że to jest masakra. Dostał po raz kolejny. No w tej samej okolicy próbuję oswoić. Znowu w tej samej okolicy próbuję oswoić i ten. I znowu mi nie idzie. Ostatnio tutaj zabiłem jednego kecala. Skorpionem. Zbagowane jest to jak cholera. Coś czuję, że zaraz nam to nie pyknie oswajanie. Coś chyba źle robię. Aczkolwiek wydaje mi się, że wszystko jak najbardziej dobrze. Może za długie przerwy są? Nie wiem. Ej, kurwa, znowu zaatakowała. Zagapiłem się na telefon. I zaatakowała. Trudno, ale pierwszego kecala, jak oswoimy, to później nie będzie problemu już z następnym, tak? A na tą chwilę, jak widzicie, jest problem okrutny. Dobra, wiecie co zrobimy? Ja do was powrócę, jeżeli uda mi się go oswoić, moi drodzy. Znaczy, jeżeli uda mi się go, uśpić. No dobra, moi drodzy, jestem z powrotem, udało się uśpić gnoja, raczej ją, gnojówę, czy jak tam wolicie to nazwać. Niestety prawdopodobnie dostała trochę damage'a tutaj od paracera, który walczył z moją Argentivą. Ja tu byłem zajęty zabijaniem Dilo, które też chciały się do niej dobrać.
W takim bądź razie tutaj trochę damage'a myślę, że jej wpadło, ale chodzi o to, żeby po prostu mieć tego Paracera. Boże, Paracera, tego Quetzala, co się wystraszyłem. Gallimimus, jajo Gallimimusa, no proszę, coś co bardzo będzie mi potrzebne. No chodź, chodź. Dobra, ja ją może najpierw schowam do Argentiwy, żebym się nie agrował cały czas, cwaniaczek. Będziesz mnie atakował czy nie? Okej, śpi. Ale jestem zbagowany. Mam wrażenie, że jakbym cały czas na tej linii jeszcze był. A więc tak, ja muszę tutaj zrobić ogrodzenie. Muszę zrobić tutaj ogrodzenie dla tego Quetzala. Zastanawiam się, z czego to zrobić w sumie. Niech no zerknę. Czy mam jakąś skórę? Mam 16, tu mam 105, 121. Czy ja mogę kolce zrobić? Bo bardzo często zauważyłem, że ludzie kolce robią. Na 12 takich kolcy by mi wystarczyło. Wystarczy mi jeszcze wood i fiber, którego kurwa nie mam. Dobra, moi drodzy, ja do was zaraz wrócę. Quetzala tutaj sobie wrzucimy do niego narksy, bo widzę, że torpor to mu okrutnie spada. Już ma tysiaka mniej, ja pierdziu, masakra. Dobra, ja do was zaraz wrócę, jak obuduję tutaj ją i będziemy działać z mięchem tutaj. Także zaraz jestem, moi drodzy. No dobra, moi drodzy. Wracam po ciężkiej walce z Alfa Raptorem, którego wcześniej wam pokazywałem. Mam przy sobie sporo Prima, także zaraz zapodamy naszemu Quetzalowi towar. Mam nadzieję, że się nie zdąży w miarę szybko zepsuć. A więc tak. Robimy to w ten sposób. Ładujemy wszystko do mnie. Jak najszybciej. Myślę, że około 30 powinno mi wystarczyć, ale widzę, że tu już mamy niewiele zostało, to bierzemy wszystko. Robimy w ten sposób i transferujemy wszystko do tego pacjenta. Niech zobaczmy, jak on tutaj je. No dosyć szybko idzie. W ogóle jakie ma statystyki? 934 kapa, mil damage 116, 3000 życia, 1050 staminy. Także szału chyba nie ma, przynajmniej tak mi się wydaje. No ale zaraz zobaczymy. Zobaczymy, w sumie chyba to jest pierwszy Quetzal, jakiego oswajam, także nie mam pojęcia, jakie one powinny mieć staty. Argentivie myślę, że pora trochę w życie jednak władować, bo ona ma mało HP strasznie. Jajo Gallimimusa się przyda do oswojenia właśnie. A więc tak, najadłeś się? Najadłeś się, mój drogi, czy nie? Jeszcze trochę fudania, no już jest w sumie prawie najedzony. Niedobrze. Połowę dopiero ten zdążył zjeść. Także lipa. To żarcie mu się zdąży zepsuć. To jest 100%. Także zabieramy wszystko to, co niepotrzebne od niego. Moja kusza. Nowa kusza przed chwilą z tego raptora wypadła. Całkiem spoko. A więc tak, mięso jeszcze mu wrzućmy tutaj na wszelki wypadek. Bo ten prime może mu się tutaj zepsuć. Ja też dostałem level za tamtego Alfa Raptora. Nie wiem już, w co mam ładować. Szczerze powiedziawszy, ładuję cały czas w HP, bo w nic innego nie ma sensu. Jak mam dużo wagi, to jestem w stanie dużo udźwignąć, ale dinozaury nie są w stanie mnie udźwignąć potem z całym tym ładunkiem. Także więcej wagi myślę, że nie potrzeba. A więc tak. Torpora on ma dosyć sporo tutaj. Torpor mu nawet cały czas rośnie od tych narkotyków, co mu zapodałem. Także dosyć sporo narkotyku mu tutaj wrzuciłem. Wrzućmy mu jeszcze tutaj stówkę. Raczej się nie przyda, ale wrzućmy. Także moi drodzy, jeszcze to trochę będzie trwało. Także wrócę do was, jak już oswoimy. No dobra, moi drodzy, jesteśmy blisko oswojenia już tego Quetzala nieszczęsnego, Quetzalowej nieszczęsnej. Co ja się namęczyłem tu przy niej, trochę za dużo strzał poszło w nią, coś tam było nie tak. Prawdopodobnie Argentiva jest za wolna i ten torpor szybko spadał temu Quetzalowi. Zobaczcie, jak szybko mu tu torpor spada. Być może dlatego ja nie nadążałem nabić mu tego torpora. Także
Jeżeli będziecie coś takiego robić, mamy Quetzala oswojonego, zajebiście. Jeżeli będziecie coś takiego robić, proponuję wam użyć Longneck Rifle i Trank Dartsów oraz Pteranodona. Pteranodon będzie szybszy i myślę, że dużo łatwiej będzie kontrolować to wszystko. Także zobaczmy naszego Quetzala. 44 level, 3600 życia, 1275 staminy. Kapu mu w ogóle nie poszedł, ale poszedł mu melee damage i poszedł mu movement speed. Także nie jest źle. Mogło być lepiej. Co to było? Leci tu coś nad nami. Leci nad nami smok. Dobra, bierzemy tego Quetzala. Moi drodzy, kto tutaj lata? Szablozębny. Dobra. Lecimy w stronę naszej bazy. Zobaczmy, co tu się dzieje na czacie. Na razie nic ciekawego. Lecimy w stronę naszej bazy, bo ciekawostka jest jedna taka mała, że obudził się, to znaczy zalogował się ten gracz, którego uwięziłem tam w klatce, którym niby miał być zbanowany. Zobaczymy, o co w tym chodzi, czy on się zalogował na tą postać, czy na jakąś inną. Mamy tu jakiegoś spinozaura, 16 level, można by było to oswoić, ale już dzisiaj nie będę miał na to czasu za bardzo, także odpada. Dobra, on tutaj smokiem przemknął. A my lecimy w stronę naszej bazy i zobaczymy, co nas tam czeka, moi drodzy. W sumie jesteśmy nie aż tak daleko. Musimy przelecieć obok bazę tego kolesia tutaj. No, także omińmy ją, postarajmy się ją ominąć. Argentiva dosyć mocno ranna jest, także nie chciałbym wyłapać jakichś strzałów. Teraz już się wyleczyła dosyć sporo, ale już było grubo, po walce z raptorem było grubo naprawdę. Quetzalowa leci za nami. Także jakieś imię poproszę dla niej, dla tych trzech innych dinozaurów. Będziemy jakiegoś Rexa szukać, jak nie Rexa, to Giganoto. Oczywiście tamten tribe, który mnie tutaj zaatakował, oni zostali zrajdowani już przez samego admina, zniszczeni, ponieważ złamali zasady serwera. I ich baza została zniszczona i ci, co zdążyli, to zdążyli sobie coś ograbić, ci, co nie, to no, mieli pecha. A więc tak. Zbliżamy się do naszej miejscóweczki. Z tej strony wyglądają te bramy nawet całkiem spoko. Jakoś to wygląda. Tam jakiś brąciak się zablokował w tej naszej bramie. Zobaczmy z daleka na klatkę. Klatka wygląda na zamkniętą, także wydaje mi się, że on nigdzie nie uciekł. Wydaje mi się, że po prostu zrobił sobie nową postać. Albo walił w klatkę do czasu, dopóki nie umarł. Dobra, wylądowałeś? Ląduj, kolego. Ale ruszał się zdecydowanie, bo... Musiał się ruszać zdecydowanie, bo ten... jest w innym miejscu. Także takie jego życie zostało. On trochę dosyć... Sporo HP mu spadło, także myślę, że on sobie coś tutaj próbował się zabić, ale chyba mu nie wyszło. Chyba mu nie wyszło, tym bardziej wilki? Nie, wilki stoją tak samo. Dobra, ten Quetzal mógłby usiąść, ale on chyba sam nie usiądzie. On chyba sam nie usiądzie, dlatego trzeba by było zrobić siodło dla niego. Zwykłe siodło odpada, robimy siodło z platformą, ale musimy się nauczyć zwykłego, ok? Może być. Oczywiście ono jest do zrobienia. Mam nadzieję, że jest Smithy, nie zwróciłem uwagi z siodła. Quetzal Platform 180 metalu. Chyba nie zrobimy dzisiaj tego siodła. No nie, nie zrobimy dzisiaj tego siodła. Moi drodzy. Także musimy zrobić zwykłe, które... O kurwa, 100 cementing paste i 85 silica pearls. Nie mam surowców na to. Nie mam surowców, także muszę pozyskać surowce na to. Ale usiadł. Nareszcie nie hałasuje nam tutaj ten pacjent. Także to jest jakiś plus.
A więc tak, moi drodzy, na tą chwilę, na dzisiaj kończymy. Ja chyba nagrywam ten odcinek dosyć sporo czasu, przynajmniej tak mi się wydaje. Także mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że się cieszycie, bo w końcu mamy tego Quetzala oswojonego, tego, którego chcieliście. Także jeszcze raz, ludziska, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!